Zamykamy, proszę Państwa, punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego. Wolne wnioski na piśmie. Brak dzisiaj. Zamykamy punkt piąty. Otwieramy punkt szósty. Informacje z pracy zarządu. Szanowni Państwo, ja chciałbym w imieniu całego zarządu złożyć wszystkim Państwu radnym najserdeczniejsze życzenia pomyślności w nowym roku. Dziś mamy pierwszą sesję w 2014 roku. Równocześnie chciałbym poinformować, Państwo dostaliście taką informację do skrytek o terminach sesji w 2014 roku. Posiedzenia Rady Dzielnicy 18 rozpoczynają się o godzinie 18. Styczny kolejny termin to jest 27 styczeń, 17 luty, 17 marzec, 28 kwiecień, 19 maj, 16 czerwiec, 7 lipiec, 28 sierpień, 15 wrzesień, 20 październik i 17 listopad. Proszę Państwa, dziękuję także wszystkim Państwu, którzy braliście udział w opłatku dzielnicowym. Dodatkowo jeszcze chciałem powiedzieć, że spływają do nas jeszcze jakieś życzenia noworoczne, które są składane przez jednostki, które z nami współpracują, stowarzyszenia z terenu dzielnicy 18. Dostaliśmy także, proszę Państwa, życzenia od ojca Opława Piotra Chojnackiego, które zostały skierowane na moje ręce i dla radnych dzielnicy 18. Chrystus, przychodząc na świat, stał się prawdziwym znakiem Bożej miłości do ludzi. Swoim światłem oświecił każdą dziedzinę naszego życia oraz obdarza nas radością i pokojem. W imieniu wspólnoty Cysterczy z Mogiły bardzo serdecznie życzę, aby nowo narodzony obdarzył potrzebnymi łaskami i zdrowiem, aby miłość ludzi była wynagrodzeniem za wszelki trud podejmowany dla dobra bliźnich. Panie Przewodniczący, jakieś... Bardzo ładnie podobają mi się te życzenia opłata Cysterczy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam punkt dotyczący informacji z pracy zarządu.